Czy wiesz, że pojęcie komputerowy bug pochodzi od prawdziwej pluskwy? Słowa bug w kontekście usterki użył już słynny wynalazca Thomas Edison w XIX wieku. Do komputerowego żargonu przywędrowało ono przez telekomunikację, której pracownicy często żartowali, iż szum robią owady, które zalęgły się w urządzeniu. W kontekście komputerowego błędu pierwszy raz pojęcia bug użyła pani admirał Grace Hopper 9 września 1947 roku. Do swojego dzienniczka pracy wkleiła ona ćmę. Owada, którego Bill Berg znalazł w przekaźniku 40 panelu F komputera Mark II. Komputera, który właśnie z powodu tegoż robala przestał działać. You'll notice that this scanner build... Whoa.